była jednym z najwyższych kościołów w Europie. Dziś jest zupełnie innym budynkiem. Poznańska Kolegia Tafarna. To jeden z najpiękniejszych przykładów włoskiego baroku w Polsce. Ale zanim zbudowali ją jezuici, stała zupełnie gdzie indziej. I zajmowała, jak sama nazwa wskazuje, cały plac kolegiacki. Pierwsza fara była potężnym gotyckim kościołem, którego budowę rozpoczęto jeszcze w XIII wieku. To był najwyższy kościół w Polsce na pewno. Uważany był za jeden z najwyższych w Europie. Gdyby przetrwała do dziś, również należałaby do najwyższych budynków w Poznaniu. Zdecydowanie przewyższałaby ratusz, a także Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego. Nawet z anteną ten wieżowiec byłby niższy od kolegiaty farnej. Najbardziej okazała to był gdzieś XIV-XV wiek. To był ten gotyk, ta forma, gdzie było 14 kaplic. Kościół zajmował prawie cały plac kolegiacki, a wewnątrz mieściło się tyle ołtarzy, ile tygodni w roku. 52. Wszystkie organizacje rzemieślnicze, kupieckie, inne. I to był czas, kiedy każda taka organizacja miała swój ołtarz, swojego patrona, swój ołtarz i swojego księdza. Sam plac kolegiacki wyglądał wówczas zupełnie inaczej niż dzisiaj. Na jednym z niewielu wizerunków kolegiaty farnej trudno rozpoznać jakiekolwiek elementy charakterystyczne dla obecnego Poznania. Że żadnych kamienic nie było wkoło, bo to był XIII, XIV, XV wiek. Tam wybudowano tą świątynię, a wkoło były cmentarze. Kolegiata była jednym z dwóch najważniejszych kościołów w Poznaniu. Tu głosili kazania najważniejsi kaznodzieje. To by był Jakub Wujek, jezuita. On tu głosił te słynne swoje kazania, które potem zostały opublikowane. Z biegiem lat kolegiata traciła na znaczeniu. Tak jak w coraz gorszej kondycji była Rzeczpospolita Polska, tak podupadał kościół na placu kolegiackim. Pod koniec XVIII wieku zawaliła się częściowo wieża. Były pożary w tym ostatnich dziesięcioleciach, były powodzie. Pieniędzy na remont brakowało, a trudno było doprosić się o pomoc we władzach centralnych, bo w owym czasie, po drugim rozbiorze, Poznań należał już do państwa pruskiego. Tak się złożyło, że w samym centrum Poznania, tuż obok Starego Rynku, powstały romantyczne ruiny. Akurat o nich dokładnie wiadomo, jak wyglądały. W 1789 roku powstało kilka gwaszy Karola Albertiego, dokumentujących upadek największego kościoła w Poznaniu. Widać na nich, co zostało z kolegiaty farnej. Prusacy szybko to zlikwidowali potem, ponieważ to było coś, co mówi o polskości tych ziem. Nie? A trzeba było zacierać to, co mówi o potędze tego miasta. Nie? W podziemiach tego kościoła czy w kaplicach leżeli najbardziej znamienici mieszkańcy Poznania. Zwyczaj był taki, że na cmentarzu przykościelnym, również w podziemiach kościoła, chowano najbardziej znamienitych poznaniaków. Ślady po pochówkach w starej kolegiacie można znaleźć w podziemiach nowej fary. Trumna Kaspra Drużbickiego, rektora jezuitów, który zmarł w 1662. To znaczy, że na pewno był pochowany. My na to właściwie takich pisanych dowodów nie mamy, ale przypuszczamy, że on musiał być pochowany w kolegiacie. Te groby zostały rozkopane prawdopodobnie w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy na części placu kolegiackiego zbudowali zbiornik przeciwpożarowy. W czasie kopania tego zbiornika na hałdach tej wyrzuconej ziemi były też ludzkie kości, czaszki. W tej chwili nie wiadomo, co stało się z ciałami osób pochowanych w dawnej kolegiacie farnej, bo nie prowadzono prac archeologicznych pod całym placem kolegiackim. A być może właśnie tutaj leży słynny poznański lekarz, dr Józef Struś. Budowa kolegiaty farnej zaczęła się w drugiej połowie XIII wieku. Po 5 wiekach jej świetność dobiegała końca. Dużo wcześniej, bo jeszcze w XVI wieku do Poznania sprowadzono jezuitów. Objęli niewielki i za mały dla nich kościół, więc nową świątynię musieli sobie zbudować. Ich pierwszy kościół stał w miejscu obecnej wieży nad krużgankiem fary. Nie był on reprezentacyjny. Był takim kościołem dla schorowanych księży starszych, dzisiaj może emerytów. Jezuici zawarli więc z miejskim samorządem umowę. Zainwestują na przekazanym im terenie, a jeśli w przyszłości będą musieli Poznań opuścić, to, co zbudują, przekazane zostanie miastu. Losy pierwszego jezuickiego kościółka zostały przesądzone.
kościół został rozebrany, a całe to miejsce zostało zagospodarowane przez jezuitów i wybudowana świątynia, krużganek, wieża i budynki, które dzisiaj mam Urząd Miasta. Nowy kościół zaplanowano w miejscu, gdzie jeszcze niedawno przebiegały mury miejskie. Prezbiterium stoi już poza obrysem dawnych murów. Fosa została zasypana, ale grunt nie był zbyt stabilny. Z obawy, że to będzie za duży ciężar, że może nie wytrzymać grunt tego obciążenia, skończyło się tą pseudokopułą, czyli malowidłem, które jakby tam udaje kopułę. Gdy patrzy się na sklepienie przy wejściu do kościoła, wydaje się, że nad nami wznosi się kopuła. Bliżej ołtarza kopuła przeistacza się w złudzenie. W farze jest jeszcze kilka elementów, które udają to, czym nie są. Na przykład tych 16 kolumn pełni tylko funkcje ozdobne. Są puste w środku. A marmurów tutaj nie ma. To tylko odpowiednio pomalowany gips. Kamień jedyny, jaki w tym kościele jest, to jest ten na posadzce. A pod posadzką mieszczą się tajemnicze podziemia Fary. Niedawno zostały dokładnie sprawdzone przez archeologów. Natrafili oni na skrytkę, gdzie jezuici mogli ukrywać skarby z kościoła. W czasie takich najazdów, które się przecież wtedy zdarzały, chodziło do rabunków, więc trzeba było jakby ten majątek, mówiąc krótko, gdzieś ukryć przed najeźdźcą. Archeolodzy mieli też nadzieję znaleźć podziemne przejścia, o których od wielu lat krążyły legendy, a nawet zostały opisane. W przewodniku przedwojennym, napisanym przez pana Dubowskiego, tam jest wzmianka na temat przejść podziemnych z Fary. Miało ono biec z Fary pod ulicą Świętosławską aż do ratusza. To jednak mało prawdopodobne, bo w czasach, gdy powstawała Fara, budowa takich korytarzy była z punktu widzenia wojskowego niepotrzebna. Ewentualnie przejście mogło powstać wcześniej i połączyć ratusz ze starą Farą. Archeologowie badania prowadzili jednak pod nowym kościołem. W tych odkrytych, przebadanych, dostępnych dzisiaj część, właściwie całym podziemiu pod kościołem, takiego przejścia nie ma. Być może szukano w złym miejscu, bo istnieją świadkowie, którzy weszli do tego przejścia z piwnic pod krużgankiem Fary. Rozwiązanie ostateczne by dało, kiedy byłby ten plac, za przeproszeniem, rozkopany i zbadana cała powierzchnia z fundamentami tej kolegiaty Marii Magdaleny. Stary budynek kolegiaty Farnej został ostatecznie rozebrany w 1806 roku. Przez 100 lat obok niej funkcjonował zbudowany przez jezuitów nowy kościół. W tym nowym kościele jezuici mieli trochę inne podejście do muzyki liturgicznej. Podczas mszy grała kapela, a organy były, ale niewielkie. Zakon jezuitów został skasowany pod koniec XVIII wieku. Wtedy kościół z całym wyposażeniem przejęła parafia Farna. Tylko że organy nie były imponujące i mimo oporu władz pruskich trzeba było się zastanowić nad nowym, większym instrumentem. Powstanie takiego instrumentu we Farze można zawdzięczać proboszczowi ówczesnemu, który był jednocześnie rektorem gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, wybitnym humanistą. Złośliwi mówią, że najgorzej to mu szło wykładanie religii. Proboszczowi Walerianowi Ziętkiewiczowi z pomocą przyszła pewna dość zamożna mieszkanka Poznania. Ofiarowała mu finansową pomoc w budowie organów. Postawiła bardzo prosty jeden warunek. Zachować anonimowość. I ta anonimowość została uszanowana i zachowana. Przekazała parafii 4000 talarów. Była to na owe czasy znaczna suma. Tak, jak się okazało, że to nie wystarczyło, to
co było tam różnie, mówią jedna trzecia, połowa, czy trochę ponad połowę. Wybór padł na jednego z najwybitniejszych organmistrzów drugiej połowy XIX wieku, Niemca Friedricha Ladegasta. Miał on całkiem spory zakład zatrudniający kilkudziesięciu pracowników. Ci organmistrzowie budowali instrumenty od północnej Afryki poprzez Austrię, a najwięcej w Niemczech. Budowano również instrumenty w Moskwie, w Tallinie, czyli na północy Europy, w krajach nadbałtyckich. Poznań, mimo że zebrał fundusze na budowę organów, nie był dla Ladegasta zbyt atrakcyjnym miejscem. Nie była to stolica żadnego państwa, ale miasto, w którym władze państwowe niechętnie patrzyły na inwestycje w kulturę polską. Być może Ladegasta pchnęła do pracy na prowincji państwa pruskiego dodatkowo ambicja, bo w innym ważnym poznańskim kościele, w katedrze, organy budował jego dawny mistrz, reprezentant szkoły francuskiej, Aristide Cavaillol. Friedrich Ladegast przyjął zlecenie i w 1872 roku zaczął budowę organów. Równocześnie nadzorował budowę kilku instrumentów w różnych miastach Europy. Tyle co wiem, to on tu rzadko bywał. Częściej bywał jego syn. Zresztą to była na tamte czasy taka potężna manufaktura wtedy. Pracownicy zakładu Ladegasta zamontowali w poznańskich organach kilka udogodnień. Jednym z ważniejszych z punktu widzenia organisty jest tak zwana dźwignia Barkera. Porównując do samochodu, to wspomaganie kierownicy, które pomaga w naciskaniu klawiszy szczególnie opornych w organach mechanicznych. Po dwóch mszach to palce naprawdę już miały dosyć, powiedzmy, tej kolejnej mszy. Dlatego, że musiałem się przyzwyczaić do tego dużego oporu. Gdyby nie było dźwigni Barkera, pewnie jednej mszy bym nie zagrał. Od strony prezbiterium instrument Ladegasta wygląda imponująco. My widzimy tego z przodu, ten prospekt, czyli ten ładny mebel, który jest pięknie przyozdobiony, a wszystkie urządzenia są właśnie z tyłu i tam, gdy się wejdzie, bo tam można wejść, tam dopiero widzimy rozmach tego wszystkiego. Organy farne składają się z ponad 2600 piszczałek. Najdłuższe z nich mają ponad 5 metrów, najkrótsze kilka centymetrów. W 1917 roku piszczałki prospektowe organów Ladegasta w poznańskiej farze zostały zarekwirowane na cele militarne. Tak się działo z większością piszczałek podczas I wojny światowej. Były one bowiem zrobione z bardzo wartościowego stopu cyny. Po wojnie odtworzono je, ale już ze stopu gorszej jakości. Organy z roku na rok były w coraz gorszym stanie. Pod koniec ubiegłego wieku zdecydowano o generalnym remoncie. Brakowało jednak planów instrumentu, według którego można by odtworzyć przetopione podczas I wojny światowej piszczałki prospektowe. Przypadkiem trafił na nie organista fary na wystawie poświęconej Ladegastowi w miejscowości, gdzie była jego manufaktura. No i tak sobie przeglądałem, a że, jak wspominałem, dużo fotografuję, więc mam pamięć do różnych szczegółów i mówię, ten rysunek to jest nasza szafa organowa. Można powiedzieć, że organy w poznańskiej farze miały szczęście, że niszczały aż do końca XX wieku. Bo remonty, jakie wcześniej przeprowadzano, zazwyczaj polegały na tym, że wymieniano całe wnętrze instrumentu. W Poznaniu przez długie lata brakowało albo pieniędzy, albo odwagi, by wyremontować organy. Gdy w końcu się za to zabrano, postanowiono odtworzyć instrument Ladegasta. Dzięki temu w farze jest jeden z niewielu na świecie oryginalnych instrumentów XIX-wiecznego mistrza.